Tak naprawdę nie otrzymał absolutorium za 2013 rok, ale było to symboliczne podsumowanie całej kadencji, całego dorobku pana prezydenta albo jego braku. Tak naprawdę dużą przewagą głosów tego absolutorium nie otrzymał. Trzech radnych niezrzeszonych, skupionych wokół mieszkańców Częstochowy, moja osoba, radny Jerzy Zając oraz Krzysztof Świerczyński, głosowaliśmy z pełnym przekonaniem przeciwko udzieleniu tego absolutorium. Argumentowaliśmy to, staraliśmy się to argumentować bardzo merytorycznie. Podpieraliśmy się konkretami i liczbami, które są w tym zestawieniu budżetowym. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na to, że nie zrealizowano dochodów, które wcześniej zaplanowano w wysokości według naszej wiedzy 59 milionów złotych. Między innymi okazało się, że zaległości w opłatach za śmieci są w wysokości 6,5 miliona złotych. 2,5 miliona złotych częstochowianie zalegają za czynsze, za wynajem mieszkań. No można sobie zadawać tylko pytania retoryczne, dlaczego mieszkańcy nie płacą za śmieci, dlaczego nie płacą za mieszkania. No nie płacą dlatego, że w mieście jest coraz gorzej, nie ma pracy, ci ludzie nie mają pieniędzy, żeby za to płacić, więc nie realizujemy części dochodowej. Pan prezydent razem z panią skarbnik tak optymistycznie szacowali te dochody i wpływy do budżetu miasta. Okazało się, że byli zbyt optymistycznie nastawieni, nie oceniając realnie możliwości częstochowian, którzy niestety coraz mniej pieniędzy mają w portfelach. Zwróciliśmy także uwagę na to, że z zaplanowanych wydatków majątkowych na podstawowe wydatki dla częstochowian, bardzo ważne, drogi, chodniki oraz inne prorozwojowe inwestycje, okazało się, że w stosunku do pierwotnych założeń ucięto te wydatki majątkowe aż o prawie 100 milionów złotych, dokładnie 99, więc najpierw tworzy się jakieś wirtualne budżety, a potem te zmiany niekorzystne dla częstochowian argumentuje się, czy zwala się, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za to określenie, na Rady Miasta, na radnych, na to, że nie spłynęły pieniądze z Warszawy, z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Budżet miasta Częstochowy kształtuje się plus minus oczywiście na poziomie około miliarda złotych. My zwróciliśmy uwagę na to, że przy miliardowym budżecie, jakim dysponujemy w Częstochowie, zadłużenie miasta Częstochowy to jest aż prawie pół miliarda złotych razem z poręczeniami dla jednostek miejskich. No to możemy sobie wyobrazić tę skalę. Tu niby zarabiamy miliard złotych, a z drugiej strony no pół miliarda za chwilę gdzieś będziemy musieli oddać za to, że miasto tak naprawdę jest wciąż zadłużane, bo przypomnę tylko, że prezydent prosił swego czasu Rady Miasta o to, żeby zaciągnąć kolejny kredyt w wysokości 150 milionów złotych, z czego 37 milionów złotych wziął właśnie w tym roku 2013, za który nie dostał absolutorium. Ja myślę, że więcej konkretów nie trzeba i zwróciliśmy też uwagę na pewne wątki natury politycznej. Przypomnieliśmy o tym, a te decyzje mogą mieć wpływ później na to, co na kondycję finansową miasta i na gospodarkę finansową miasta. Przypomnieliśmy o kontrowersjach, które są wokół kamienicy czy nieruchomości Aleja 49. Przypomnieliśmy o przekazywaniu, o dziwnym przekazywaniu pieniędzy na stowarzyszenie związane z członkami, rodzinnie związanych z członkami SLD. Przypomnieliśmy o rewolucji śmieciowej, fatalnie realizowanej i wdrażanej w Częstochowie. Rewolucji śmieciowej, która w konsekwencji doprowadzi do zmonopolizowania częstochowskiego rynku, a jak się Państwo domyślacie, w konsekwencji to z kolei doprowadzi do tego, że będziemy za chwilę płacić bardzo duże pieniądze za wywożenie śmieci. To wszystko, o tym wszystkim przypomnieliśmy prezydentowi, to wszystko wytknęliśmy prezydentowi właśnie w kontekście wykonania budżetu, bo pierwotnie budżet, który wyszedł z Rady Miasta, był zupełnie inaczej skonstruowany wtedy, kiedy był po stronie Rady Miasta, kiedy przyjął go prezydent Matyjaszczyk, przewrócił go do góry nogami. Miasto śpi. Miasto śpi, ludzie śpią. Nie tylko dlatego, że ta energia nie została pobudzona, ale także dlatego, że nie ma bodźca, tak? Nie ma impulsu. Mówimy tutaj o pewnej też strategii i długofalowym pomyśle na pewne rozwiązania dotyczące miasta. Można powiedzieć, że w tej chwili miasto jest administrowane. I myślę, że powiem to bez przesady. Miasto jest administrowane, natomiast nie zarządzane w sposób taki prorozwojowy. Nie ma bodźców, nie ma impulsów, więc miasto jest senne. Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie.